Thank you very much, please. Today, Melania and I are honored to welcome President Duda and Mrs. Kornhauser Duda of Poland back to the White House. They become friends. We last hosted them in Washington in September, and it's wonderful to see you both again. Thank you. Thank you very much. Thank you. Great honor. Since our last meeting, the unbreakable bonds between the United States and Poland have grown even closer. This year, as our nations mark 100 years of diplomatic relations, the U.S.-Polish alliance is stronger by far than ever before. Earlier today, President Duda and I signed a joint declaration affirming the significant defense cooperation between our nations, and as the declaration makes very clear, the United States and Poland are not only bound by a strategic partnership, but by deep common values, shared goals, and a very strong and abiding friendship. Our people are united by the enduring ties of civilization, culture, and history. We respect the rule of law, revere individual rights, and prize our timeless traditions. We embrace country, faith, family, and freedom. Over the past century, brave American and Polish patriots have repeatedly stood together to defend our sovereignty, our liberty, and our noble way of life. When I was last in Poland, I was very proud to stand among veterans of the Warsaw Uprising and recall their incredible courage in the face of Nazi tyranny. Today we honor the sacrifices of all those who came before by doing our part to safeguard our independence and strengthen the incredible U.S.-Polish alliance. As stated in the joint declaration, the United States and Poland continue to enhance our security cooperation. Poland will still provide basing and infrastructure to support military presence of about 1,000 American troops. The Polish government will build these projects at no cost to the United States. The Polish government will pay for this. We thank President Duda and the people of Poland for their partnership in advancing our common security. Poland's burden sharing also extends to the NATO alliance, where it is among 8 NATO allies, including the United States, currently meeting the minimum 2% of GDP. That's for defense spending. And Poland's there, and you've been there from a very early date, and we appreciate that very much. And we've been there also. There's been a total of 8. 8 out of 28. The rest are coming along because nations, at my urging, have paid more than $100 billion more toward the NATO defense. Last month, I was very pleased that Poland announced the intent to purchase 32 American-made F-35 fighter aircraft, like you just saw. Moments ago, we witnessed that impressive flyover of this cutting-edge F-35 as it flew over the White House and actually came to a pretty close to a halt over the White House. I would say, what's wrong with that plane? It's not going very fast. But it's an incredible thing when you can do that. The plane can land dead straight, and it's one of the few in the world that can do that, considered to be the greatest fighter jet in the world. I applaud President Duda for its efforts to strengthen and modernize Poland's defenses. I also want to congratulate Poland for its progress on meeting U.S. criteria for entry into the visa waiver program. Today, our country signed a Preventing and Combating Serious Crimes Agreement, a significant and necessary step for Poland's entry into the program. Though we still have some work to do, we hope to welcome Poland into the visa waiver program very soon, and that's a very big deal. Both of our nations understand that immigration security is national security. In our meeting, President Duda and I discussed the vital issue of energy. Reliance on a single foreign supplier of energy leaves nations totally vulnerable to coercion and extortion.
For this reason, we support Poland's construction of the Baltic pipeline, which will help European countries diversify their energy sources. It's desperately needed, and that's the way to go. During the past year, Poland has also signed approximately $25 billion worth of new contracts with U.S. firms to buy more than 6 billion cubic meters of U.S. liquefied natural gas. Today, our nations just signed another contract for an additional 2 billion cubic meters worth approximately $8 billion. So between the planes and the liquefied natural gas and many other things that Poland is doing, which is doing very well, because Poland is doing very, very well, we appreciate it. Thank you very much, Mr. President. Our country has also signed an agreement to expand U.S.-Polish civil nuclear cooperation, which will likewise advance Poland's energy and security and deepen our bilateral commercial ties. Economic relations between the U.S. and Poland are thriving. We're committed to further expanding commerce based on fairness and reciprocity, perhaps my favorite word, across many critical areas from defense and diplomacy to energy and economics. The alliance between the United States and Poland is reaching extraordinary new heights in 2019. Our longstanding partnership demonstrates the enormous possibilities for the world when two strong and independent nations unite in common purpose and in common cause. President Duda, it's a honor to have you with us. And Mrs. Duda, thank you very much for being here. We usher in a very exciting new era in U.S.-Polish alliance. It's a very special alliance with very special people. We build a future of promise and prosperity for the American and the Polish people. And again, our relationship is an extraordinary one, and it's going to remain that for a long, long time. Thank you very much, Mr. President. Thank you. Wielce szanowny panie prezydencie, wspaniała pierwsza damo Stanów Zjednoczonych, szanowni państwo ministrowie, wszyscy dostojni przybyli goście, szanowni państwo, przede wszystkim razem z żoną chcemy bardzo, bardzo podziękować panu prezydentowi Donaldowi Trumpowi i jego małżonce pani Melanie za zaproszenie do Waszyngtonu, za tą możliwość odbycia kolejnej w ciągu ostatnich 10 miesięcy oficjalnej wizyty w Stanach Zjednoczonych. Tutaj w Białym Domu. To w sposób jednoznaczny pokazuje, jak bardzo bliskie i dobre są dzisiaj kontakty pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. Panie prezydencie, wszyscy mamy nadzieję, że odwiedzi nas pan prezydent w Polsce we wrześniu i będziemy razem mogli uczcić pamięć wszystkich tych, którzy polegli i zginęli w czasie II wojny światowej, która 1 września 1939 roku zaczęła się w Polsce poprzez napaść Niemiec nazistowskich na nasz kraj i wkrótce zniknął on niestety z mapy Europy po napaści także i Związku Sowieckiego, wtedy na Polskę wspólnie z nazistowskimi Niemcami. Taka jest nasza historia, bardzo trudna. I dzisiaj głęboko wierzymy w to, że tym rzeczywiście prawdziwym sojusznikiem Polski, ale także i prawdziwym sojusznikiem wolnej Europy są właśnie Stany Zjednoczone, które tej Europie pomogły tak wydatnie wygrać II wojnę światową, a potem ustanowić niepodległy, suwerenny, wolny świat, który stał się później w Europie Unią Europejską i istnieje do dzisiaj. I dzięki Bogu, także dzięki wsparciu Stanów Zjednoczonych od kolejnych prezydentów od 1989 roku, dzięki wielkiemu ruchowi Solidarności, dzięki wielkiej determinacji polskiego narodu, także my jesteśmy częścią wolnego świata, także Polska, która wyrwała się zza żelaznej kurtyny, która doprowadziła później do jej upadku poprzez głosy ludzi oddanych w wyborach w 1989 roku, gdzie powiedzieli komunistom nie, także Polska dzisiaj może się rozwijać jako niepodległy i rzeczywiście suwerenny kraj. Kraj, który chce budować wspólnotę europejską, ale kraj, który chce budować także wspólnotę euroatlantycką jako w naszym rozumieniu absolutnie kluczowy element pokoju i dobrej współpracy na świecie. Bardzo dziękuję
panie prezydencie, za to, że całą pewnością należy pan właśnie do tych prezydentów Stanów Zjednoczonych, którzy tą prawidłowość rozumieją doskonale, że zwrócenie przez Stany Zjednoczone oczu i uwagi na Europę i jej sprawy, na kwestie bezpieczeństwa państw europejskich ma kluczowe znaczenie dla pokoju na świecie, ma kluczowe znaczenie dla spokojnego rozwoju demokratycznych państw i demokratycznych społeczeństw. Dziękuję, panie prezydencie, za tą niezwykłą życzliwość wobec Polski i niezwykłe zrozumienie polskich spraw, które pokazał pan nam w 2017 roku w czasie swojej wizyty w Polsce, podczas pamiętnego wystąpienia pod pomnikiem Powstania Warszawskiego, w którym padły tak niezwykle ważne dla Polaków słowa, które dla naszego narodu i wierzę w to dla Europy mają znaczenie historyczne, pokazując, co to znaczy Polska i kim są Polacy. Bardzo, panie prezydencie, za te słowa wtedy dziękuję i dziękuję też za tą politykę, która w tej chwili jest realizowana, która pokazuje, że jest pan takim człowiekiem i takim politykiem, który nie tylko mówi, ale dla którego przede wszystkim najważniejsze są słowa. I kiedy pan prezydent, najważniejsze są czyny. I kiedy pan prezydent mówi make America great again, to znaczy make, not say, not talk about America. Let's do that. I to jest właśnie kwestia najistotniejsza. Stąd te nasze porozumienia, które podpisujemy, stąd dwie umowy pomiędzy naszymi krajami zawarte dzisiaj i dwa memoranda of understanding, które podpisaliśmy także przed chwilą, jedno z nich osobiście dotyczące bezpieczeństwa i współpracy wojskowej. Jak pan prezydent mówił, będzie więcej amerykańskich żołnierzy w Polsce, będzie to wzmocniona współpraca, będzie to trwała obecność, która będzie się stopniowo, mam nadzieję, rozwijała pod względem ilości żołnierzy, ale także i pod względem infrastrukturalnym. To jest bardzo ważne. Dziękuję też za tą decyzję o utworzeniu dowództwa dywizyjnego w Polsce. To ma wielkie znaczenie nie tylko dla Polski, ale także i dla naszej części Europy, dla Europy Środkowej, dla państw bałtyckich, dla wszystkich tych, dla których tak naprawdę zostało ustanowione wzmocniona obecność Stanów Zjednoczonych i innych państw NATO na wschodniej flance sojuszu. Jestem za to ogromnie wdzięczny. Ale dziękuję też, panie prezydencie, za te pozostałe umowy. Dziękuję za umowę, która mówi o wspólnym przez nas zapobieganiu i ściganiu najgroźniejszych przestępstw. Ona nas zbliża rzeczywiście do ruchu bezwizowego pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, co i dla pana prezydenta, i dla mnie, przede wszystkim dla Polaków, jest tak niezwykle ważne i ma tak ogromne znaczenie. Ale dziękuję, panie prezydencie, także za wspaniałą współpracę energetyczną w zakresie dostaw LNG. Rozmawialiśmy o tym w 2017 roku właśnie w Warszawie w czasie naszego spotkania z panem prezydentem, że gaz ze Stanów Zjednoczonych powinien być dostarczany do Polski i jest. I są podpisywane kolejne umowy. I gazowce ze Stanów Zjednoczonych przypływają dzisiaj do Świnoujścia i ten gaz ze Stanów Zjednoczonych w Polsce i naszej części Europy dzięki temu stał się faktem. Dziękuję za to, że będzie tych dostaw, panie prezydencie, jeszcze więcej. Bardzo mnie to cieszy. Dla nas to oznacza dywersyfikację źródeł dostaw, dla nas to oznacza rozwijanie bezpieczeństwa gazowego, dla nas też to oznacza dobry interes. Tak samo jak i wierzę w to głęboko dla Stanów Zjednoczonych. Ale dziękuję także za tą umowę dotyczącą współpracy w zakresie energii atomowej, energii nuklearnej wykorzystywanej do celów cywilnych. Mam nadzieję, że uda nam się wspólnie ten program zrealizować z pożytkiem dla ochrony środowiska, z pożytkiem dla ochrony klimatu na świecie i dla rozwoju także i bezpieczeństwa mojej ojczyzny. Panie prezydencie, bardzo jestem wdzięczny z tej wizyty. Cieszę się, że dzięki tej obecności możemy pokazać tą bardzo dobrą współpracę pomiędzy Polską jako częścią Unii Europejskiej a Stanami Zjednoczonymi. Wierzę w to głęboko, że dzięki pana niezwykłemu spojrzeniu na te sprawy europejskie i także zrozumieniu dla naszych polskich spraw i dla meandrów naszej historii ta współpraca będzie się rozwijała coraz lepiej, przede wszystkim także i z pożytkiem Stanów Zjednoczonych, dla Stanów Zjednoczonych, których interesy pan prezydent reprezentuje, ale także i rozumiejąc resztę świata. Dziękuję za to bardzo. Thank you very much. We'll take a few questions. Emerald, OAN. Thank you, Mr. President. Thank you.
Earlier in the Oval Office, before you did your meeting with President Duda, you were quite critical of Germany as you talked about possibly moving troops from Germany to Poland. Do you think that doing a move like that will put pressure on Germany to meet their defense spending requirements? No, I don't think so. I just will tell you very strongly that I think Germany is making a tremendous mistake by relying so heavily on the pipeline. And I think it's a tremendous mistake for Germany. But again, Germany's running their affairs, and they'll do just fine. But I was critical. I had been critical of it. It's a tremendous amount of their energy will be supplied by that pipeline. At the same time, having nothing to do with Germany, Poland said that we would like to build a facility, a great facility, and would like to have you come to that facility. So we're going to be there with a limited force, but we'll be there. And we appreciate Poland doing what they're doing. It's a great location. It's a tremendous plant, tremendous facility, and it's our honor to be there. Poland's been a tremendous friend of ours for a long time, and when Melania and I were there not so long ago, it was a very special day. I think it was a special day for Poland also, but it was a very special day for our country. So I appreciate that, and our relationship is just a very strong one. And if I may, would you indulge me with one more question before I get to ask President Duda our question? In more recent news, yesterday you revealed you got another letter from Kim Jong-un, and today we hear of a potential thawing of relations between South Korea and North Korea as Kim Jong-un sent his sister to South Korea. Now, could you give us an update on more of what it was in that letter? And is there a third summit in the works? He just wrote me a very nice letter, unexpected. And someday you'll see what was in that letter. Someday you'll be reading about it, maybe in 100 years from now, maybe in 2 weeks. Who knows? But it was a very nice letter. It was a very warm, very nice letter. I appreciated it. Okay? Thank you. Good. Thank you very much. And then, if I may, for President Duda, yes. You said you were thankful for the commitment that the president made for more troops today, but you hinted that you would like to see more. Ultimately, what is the number of troops that you'd like to see in Poland, U.S. troops? Szanowna Pani Redaktor, to zawsze będzie oczywiście decyzja Stanów Zjednoczonych. Madam, this, of course, is always going to be the decision of the United States of America. He'd like to see 250,000 troops. To zawsze będzie decyzja Stanów Zjednoczonych, oczywiście, ilu żołnierzy zostanie skierowanych do którego kraju sojuszniczego. Oczywiście rozumiem, że jest to zależne od potrzeb i od rzeczywistej sytuacji. My się bardzo cieszymy z tego, że wojska Stanów Zjednoczonych są obecne, dając świadectwo trwałości i siły sojuszu. I amerykańscy żołnierze są w Polsce życzliwie traktowani, są przyjmowani jako przyjaciele i cieszymy się, że pełnią swoją służbę w naszym kraju. Chcielibyśmy, żeby te więzi pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi się zacieśniały i staramy się też stworzyć w Polsce jak najlepsze dla amerykańskich żołnierzy warunki. Zuzanna Falzman, Polish Public Television. Thank you very much, President Trump. Thank you very much, President Duda. I have questions to both of you, actually. President Trump, you plan to enhance U.S. military presence in Poland. Last year, you promised you would enhance military cooperation, training, intelligence, missile defense, and it's happening right now. People of Poland still remember your incredible speech in Warsaw. Why Poland is such an important ally for you? I just have a very warm feeling for Poland. I always have. And it's now even beyond that, because of the relationship which we've developed with your president and first lady. And it's just, they're incredible people, hardworking, smart, very industrious people. And what they've done with the country over the last 5 years has been something that the world has watched and the world has marveled at. I've just liked Poland. So when the president came and he asked me whether or not we'd consider this, I said, I will consider it. And now, because of his leadership, we're able to do that. And that's fine with me. That's great. Great people. And say hello. So I understand we'll see you in September in Warsaw, correct?
correct? We are looking very seriously at going back to Poland. And I don't know what the president has in store for us, but we're thinking about going back sometime in September. Yes. Amazing. Thank you. Thank you. Thank you very much. Panie Prezydencie, do tej pory mówiliśmy. Question to President Duda. Mr. President, so far we have been talking about a rotational presence of U.S. troops in our country. Right now we are talking about permanent or enduring presence. What does that mean in concrete terms, and when can we expect those additional U.S. troops to arrive? Ja to rozumiem w ten sposób, że pan prezydent Donald Trump i ja po prostu realizujemy bardzo spokojną, ale konsekwentną politykę w zakresie bezpieczeństwa. Obecność Stanów Zjednoczonych w Polsce, militarna obecność, obecność żołnierzy Stanów Zjednoczonych, która dzisiaj znaczy około 4,5 tysiąca żołnierzy obecnych trwale. To znaczy oczywiście to jest obecność rotacyjna, ale nie ma takiego momentu, żeby przynajmniej ta liczba żołnierzy Stanów Zjednoczonych nie była obecna na polskim terytorium. Dzisiaj ten dokument, który podpisaliśmy o dalszej współpracy w zakresie obronności i obecności Stanów Zjednoczonych militarnie w Polsce, ma pod tym względem charakter przełomowy, że jakby przenosi nas do innej epoki. Do tej pory możemy powiedzieć, że Amerykanie próbowali, jak to wygląda w Polsce, w jaki sposób to funkcjonuje, jak się czują, jak wygląda logistyka, czy to jest rzeczywiście możliwe, żeby w Polsce przebywać i z powodzeniem realizować cele i zadania o charakterze obronnym, defensywnym. Myślę, że dowódcy Armii Stanów Zjednoczonych przekonali się, że jest to po prostu możliwe i dzisiaj w dokumencie mówimy o obecności trwałej, czyli o takiej obecności, która po prostu jest faktem i będzie. Natomiast, że to jest obecność rotacyjna, tak, bo dzisiaj najbardziej tak się opłaca właśnie szkolić żołnierzy poprzez obecność rotacyjną. Tym więcej żołnierzy w wyniku rotacji może poznać dany kraj, być obecnym, zetknąć się z jego kulturą, zetknąć się z warunkami panującymi w danym kraju pod każdym względem, więc jest to korzystne dla takiego szeroko pojętego także i rozwoju armii. W związku z tym ta obecność jest trwała, ale realizowana w taki, a nie inny sposób. I my mamy nadzieję, że ona się będzie rozwijała. Ten 1000 żołnierzy, o którym mówił pan prezydent dzisiaj i o którym mowa jest podpisanym przez nas porozumieniu, oczywiście jest bardzo zróżnicowany. To nie jest jedna jednostka, to są komponenty wojsk specjalnych, to są komponenty logistyczne, to są także komponenty wspomnianego dowództwa dywizyjnego, a więc tych form, w jakich Stany Zjednoczone będą teraz stopniowo coraz bardziej obecne na naszym terytorium pod względem militarnym, będzie coraz więcej i to będą różne gałęzie współpracy, a więc to nie jest jakiś jednostkowy odcinek, to jest właśnie współpraca o charakterze bardziej całościowym, to logistyka, to ochrona zdrowia żołnierzy, to wiele innych elementów, które tutaj mają miejsce. Proszę pamiętać o budowanej w tej chwili bazie antyrakietowej w Redzikowie, więc tych elementów współpracy militarnej polsko-amerykańskiej jest bardzo dużo, coraz więcej. Ja jestem z tego zadowolony. Let's see, who do I like? Nobody, that's the end. Go ahead. Yeah. Mr. President, thank you very much. I wasn't much. Pointing President to you, but you can thank go you. Here we go. I was actually pointing to my friend with that beautiful hat on, but that's okay. All right. You'll well, give I'll up give your question. My follow-up question. You'll give up your... We can share it. We'll share the question. Okay, we'll share it. Mr. President, you seem to suggest yesterday that you are essentially committing to not spying on North Korea. Is that what you meant? Were those comments interpreted accurately? No, it's not what I meant. It's what I said, and that's, I think it's different than maybe your interpretation. I think we're going to do very well with North Korea over a period of time. I'm in no rush. The sanctions are on. We got our hostages back. Our remains are coming back. You saw the beautiful ceremony in Hawaii with Mike Pence. We're getting the remains back. There's been no nuclear testing whatsoever. They'd like to do something. I did get, you know, very, as I said yesterday, a very nice letter from Chairman Kim, and I think we're doing very well. When I took over as president, I will tell you, it looked like it was going to be war with North Korea. You know that. Everybody knows that. And it was going to be quite brutal. A strong force. We're the strongest force in the world, but that's a strong force. And we started off a very rough relationship, and I think we have a very good relationship right now. So we'll see what happens. I'm in no rush. But there's been no nuclear testing whatsoever. And when I took over, it was nuclear testing all the time. And
if you look back to the last 4, 5, 6 years, but really go back further than that, in all fairness to President Obama, go back 20 years, 15 years, it was really a very dangerous situation. I consider it to be different now. Now, I may change. If I change, you will know it very quickly. I will be very quick to tell you exactly what's going on. I may change, but right now we have a good relationship, and I think probably better than we've had for maybe 25 years, maybe forever. You know, they've been there a long time, the grandfather, the father, the son, and they've been there for a long time, and nobody's done anything except me. And so we'll see how it all turns out. I hope it turns out well for you and for everybody. And I'll give my follow-up to Jeff very quickly. President Duda, thank you. Do you see Russia as an ally or an adversary? Are you talking to me? To President Duda. Well, was that a setup question? Ja bym bardzo chciał, żeby Rosja była przyjacielem Polski, bo jest wielkim naszym sąsiadem, jest państwem dużo większym od Polski, o większym niż Polska potencjale pod każdym względem, może za wyjątkiem jednego, a mianowicie ja uważam, że w nas jest więcej męstwa, że my po prostu jesteśmy odważniejsi i potrafimy walczyć do samego końca, niezależnie od wszystkiego. Pokazaliśmy to zresztą w czasie II wojny światowej pod Monte Cassino, pokazaliśmy to w Powstaniu Warszawskim, pokazaliśmy to w wielu innych miejscach na świecie, gdzie polscy żołnierze ginęli po to, żeby po II wojnie światowej Polska mogła być wolna. No niestety tak się nie stało. Znaleźliśmy się pod rosyjską okupacją, ale nawet jeszcze wtedy, przez prawie 20 lat po II wojnie światowej, była antykomunistyczna, antysowiecka partyzantka, która walczyła przeciwko Sowietom i ci ludzie zostali pomordowani. Dzisiaj nazywamy ich żołnierzami niezłomnymi. Czcimy ich pamięć, chociaż zakopywano ich pod ziemią tak, żeby nigdy nikt ich nie odnalazł i nie można było upamiętnić miejsc ich pochówku. Więc my zawsze walczyliśmy i zawsze umieliśmy się bronić, ale no niestety historia była wobec nas brutalna. Wielkiej przyjaźni z Rosją nie mieliśmy nigdy. Rosja zawsze czyhała na nasze terytorium. Przez 123 lata była w Polsce zaborcą. Nie było Polski, ponieważ jej część zabrała Rosja. Polacy byli zsyłani na wschód. Potem była napaść na tuż odrodzoną Polskę, która odrodziła się właściwie z popiołów I wojny światowej w 1918 roku. Rosja sowiecka w 1919 roku już na Polskę napadła, chcąc zagarnąć Polskę i zanieść komunizm na zachód Europy. To myśmy w 1920 roku zatrzymali Sowietów pod Warszawą. Bohaterstwem polskiego żołnierza pokonaliśmy ich w wielkiej bitwie i potem popędziliśmy ich na wschód. I oni się za to na nas zemścili w 1939 roku, napadając nas razem z hitlerowskimi Niemcami i mordując naszych oficerów. Więc jak pani redaktor widzi, ta przyjaźń jest przyjaźnią bardzo trudną. Dzisiaj mamy taką sytuację, że Rosja napadła Gruzję. W 2014 roku napadła Ukrainę. I to są fakty, które są całkiem niedawną historią. Chcielibyśmy, żeby Rosja była naszym przyjacielem, ale niestety Rosja znów pokazuje swoje bardzo nieprzyjemne dla nas imperialne oblicze, a my nie chcemy być w rosyjskiej strefie wpływów i cieszę się, że możemy dzisiaj śmiało mówić, także w związku z obecnością w Polsce militarną Stanów Zjednoczonych i NATO, że jesteśmy rzeczywiście przede wszystkim pod względem politycznym częścią Zachodu. Bo zawsze nią byliśmy pod względem kulturowym. Zawsze byliśmy częścią Zachodu, bo z Zachodu przyjęliśmy chrześcijaństwo w 966 roku, a więc ponad 1000 lat temu. I od tego czasu jesteśmy częścią Zachodu Europy, częścią wielkiej kultury chrześcijańskiej Zachodu Europy. No ale musimy trwać przy tym Zachodzie także i politycznie. I tego chcemy i wierzę w to głęboko, że takie jest właśnie największe pragnienie Polaków. Być częścią Zachodu także pod względem politycznym. Dziękuję za to, że nas Stany Zjednoczone w tym wspierają. Mr. President, for the... Excuse me. And just to finish, I hope that Poland is going to have a great relationship with Russia. I think it's possible. I really do. I think because of what you've done and the strength, and maybe we help also because of what we're doing and doing for Poland. But I hope that Poland's going to have a great relationship with Russia. I hope we're going to have a great relationship with Russia. And by the way, China and many other countries. And we look forward to doing things on North Korea, just to go back to the original part of your question, and we'll see how that works out. I do want to say, though, we're in no hurry. The sanctions are on. China has actually been helping us quite a bit, and despite our
trade differences right now. We thought we had a deal, and unfortunately, they decided that they were going to change the deal, and they can't do that with me. But something's going to happen, and I think it's going to be something very positive. But we think we're going to get along with a lot of countries that, frankly, did not respect us very much because they were ripping us off for many, many years, and they're not ripping us off anymore. Jeff? Thank you, sir. Regarding China, what is your deadline, if you have one, for China to make progress on trade before you impose the tariffs on the other $325 billion in goods? Well, we're going to be meeting President Xi and myself, and you know we have a very good relationship. But again, he's for China and I'm for the U.S. It's a big difference. And we thought we had a deal. We didn't have a deal, and I would never make something that would be less than what we already had. We had China opened up to trade. That's a big thing. They've never done that before. We had intellectual property theft taken care of and taken care of beautifully. And all of a sudden, those things started to disappear at the end after they were fully negotiated. But that's their decision. I think if they had it to do again, and in light of the fact that we have 25% on $250 billion of goods coming into the United States, and unlike a lot of countries, they subsidize those goods. We haven't had inflation. And, you know, they keep saying that the American taxpayer is paying for it. No, very little. And what it really does mean is that a lot of those companies that are in China are going to be moving back to the U.S. You have car companies, General Motors as an example, that built plants in China. Well, that doesn't work out too well when you have the tariff wall up, because now they're going to have to get through that, and they can't really get through that. So maybe they'll start building plants in the United States instead. I think that we'll end up making a deal with China. We have a very good relationship, although it's a little bit testy right now, as you would expect. I think they really have to make a deal. A lot of companies are leaving China, as you know. It's in all the reports, and they're going to Vietnam and various other places, and they're also coming to the United States to make their product because they don't want to pay the tariff. And there is no tariff if you do it in the United States. People don't realize that. You know, they say the tariff, but there is no tariff if you don't do it. You know, if you just do exactly as I say, you bring your company back to the United States. And as far as Mexico is concerned, which was a very big topic yesterday, and now people are finding out that the reports that were written were totally false, we would never have had a deal with Mexico without imposing tariffs. Once the tariffs were imposed, and they've been trying to make this deal with Mexico for 20 years, 25 years, the older reporters, those great reporters with the very gray hair in the back, you know who I'm talking about. They know exactly what I'm talking about. You would have never made the deal with Mexico. We have a great deal with Mexico. I actually think we have a much better relationship right now with Mexico because they respect us again. But you would never have had that deal if I didn't impose the tariffs. And those tariffs were ready to go on Monday morning. And we made the deal on essentially Sunday night. And that extra little page of the deal that you saw, that brilliantly, I had gained such respect for you people when I held it up to the sunlight. And it was closed, and you were able to read it through the sunlight? That was not anticipated. But regardless, I mean, you knew enough of what it said, and I didn't do it on purpose. But we have a lot of strength in 45 days if we decide to use that strength. Maybe we will, and maybe we won't. But there's a lot of power right now on the border. And I will say this. Mexico is right now doing more for the United States on illegal immigration and all of the problems of crime and other problems on the border than the Democrats. We can solve a problem on the border in 15 minutes if the Democrats would sit down, straighten out asylum, which is a total mess, but very uncomplicated, straighten out asylum and get rid of the loopholes. It would take, Jeff, 15 minutes. Okay? Thank you. Please. But just my original question, sir, was, do you have a deadline for imposing the 325? No, I have no deadline. My deadline is what's up here. We'll figure out the deadline. Okay. Nobody can quite figure it out. And President Duda, if I could just throw on your way as well, you said in the Oval Office earlier that democracy in Poland was strong. Not all of your European Union counterparts agree with that. How is forcing Supreme Court justices to retire early consistent with democratic principles? And President Trump, is that something that you support? No. Szanowni Państwo, to bardzo skomplikowana sprawa i
I trudna odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ wielu ludzi na zachodzie Europy, myślę także i w Stanach Zjednoczonych, po prostu nie do końca ten problem rozumie, ponieważ nie wyrośli, nie wychowali się w takim kraju jak ja. Ja się urodziłem w 1972 roku w Polsce, która znajdowała się w sowieckiej strefie wpływów, w której karierę można było zrobić w zasadzie tylko wtedy, kiedy ktoś się do komunistycznej partii zapisał i grzecznie słuchał ludowej władzy, która była jedyną wyrocznią. I tak też się działo przez wiele lat, chociaż jak Państwo wiecie, wyrósł protest społeczny, wyrosła Solidarność, ludzie byli trzymani w więzieniach, ludzie byli katowani, ludzie byli zabijani w czasie stanu wojennego i później także, czy to w sposób otwarty, czy to w sposób skryty. To jest rzeczywistość Polski do 1989 roku. I teraz wyobraźcie sobie Państwo, że nie tak dawno, bo kilka lat temu, ze zdumieniem odkryłem, że w polskim Sądzie Najwyższym znajduje się cała grupa sędziów, którzy orzekali jako sędziowie należący do komunistycznej partii kiedyś, przed 1990 rokiem, którzy nawet orzekali w czasie stanu wojennego, skazując ludzi na więzienie na podstawie prawodawstwa komunistycznego stanu wojennego. Kiedy się mnie zapytano, czy trzeba zreformować Sąd Najwyższy, ja powiedziałem tak. Jeżeli Polska ma być rzeczywiście demokratyczna, wolna i suwerenna i ma być takim krajem, jakim chcemy, żeby była dla naszych dzieci, dla pokolenia, które urodziło się po 1989 roku, to na litość boską ci ludzie muszą odejść w stan spoczynku. I tak też zrobiliśmy. De facto wszystko, co czyniliśmy, zmierzało do wysłania tych państw w stan spoczynku. No ale jak widać, niestety, mimo upływu 30 lat, wpływy ich budowane po 1989 roku, kiedy to przefarbowali się jako elita nowego państwa, są nadal duże. Tyle mogę na ten temat powiedzieć i chcę zapewnić o jednym. W Polsce jest absolutnie przestrzegana wolność słowa. W Polsce są absolutnie przestrzegane wszystkie standardy konstytucyjne, takie jak w Stanach Zjednoczonych, prawo zgromadzeń, prawo do wolności wypowiedzi, są wolne media w Polsce. Jest wszystko to, co funkcjonuje w normalnej demokracji. Wolno głosić swoje poglądy, wolno demonstrować, wolno się zbierać. U nas się nie atakuje ludzi w czasie demonstracji, tak jak w innych krajach na zachodzie Europy. Nie wypuszcza się na nich policji z gazem łzawiącym, z pałkami. Pozwala się ludziom wypowiedzieć, pozwala się ludziom wyrazić swoje niezadowolenie. W demokracji mają do tego prawo. Proszę zapytać polskich dziennikarzy, kiedy ostatni raz na jakiejkolwiek demonstracji w Polsce doszło do jakiejś sesji. Nie doszło, ponieważ respektujemy w Polsce prawo do demonstrowania, do wyrażania swojego niezadowolenia, bo uważamy, że to jest jeden z fundamentów demokracji. W Polsce odbywają się absolutnie wolne i uczciwe wybory. Są one, wszystkie standardy są przestrzegane i bardzo proszę Państwa, żebyście Państwo odwiedzili Polskę i zobaczyli ją na własne oczy, nie powielali pewnych kalek, które są czynione na Zachodzie. Oczywiście, Polska ma dzisiaj dosyć konserwatywny rząd, który ma pewne swoje standardy działania, z którymi nie wszyscy się zgadzają, zwłaszcza ludzie o poglądach bardziej lewicowych, ale to jest natura demokracji, że raz rządzi jedna strona sceny politycznej, a za jakiś czas ludzie dokonują innego wyboru i rządzi inna strona sceny politycznej. I nie ma w tym nic nadzwyczajnego. I takie też zmiany następują w Polsce, ale już kiedy ktoś wygrywa wybory, no to ma prawo realizować program, z którym do tych wyborów wszedł. Proszę wybaczyć, ale głoszenie i realizowanie swojego poglądu, który pan w kampanii wyborczej przedstawiał swoim wyborcom, jest nie tylko prawem, ale w moim przekonaniu obowiązkiem polityka. I to właśnie w Polsce się dzieje. Marcin Wrona, telewizja TVN. Marcin Wrona, TVN Poland. I have a question for both presidents. Mr. President, you said just a moment ago that Poland will join the visa waiver program soon. How soon? We think fairly soon. We're doing very well with it. It's a complex situation, as you know, but we're getting very close. We allow very few countries to join, but Poland is one that we're thinking about allowing in. So we'll be making that decision over the next probably 90 days. Sir, will you hope or do you think that maybe when you are in Poland in September, you will make the announcement? I think it's a very good idea. Thank you very much for giving me that idea. Thank you, Mr. President. Panie Prezydencie, zapowiedź zniesienia wiz dla naszych obywateli pojawiała się wielokrotnie, no i to nie następowało. Jak bardzo optymistycznie patrzy Pan na te słowa, które teraz wypowiada Pan Prezydent Trump? Patrzę optymistycznie, dlatego że myślę, że jest to pierwsza administracja amerykańska,
amerykańska, która do tego problemu podeszła w sposób tak poważny i tak bardzo kompleksowy. Zarówno jest to troską pana prezydenta, kiedy rozmawiamy, jak i pani ambasador Mosbacher, ambasador Stanów Zjednoczonych w Warszawie, która rzeczywiście tym problemem cały czas się zajmuje. Wierzę w to głęboko, że zgodnie z obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych przepisami, bo to chcę z całą mocą podkreślić, zgodnie z obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych przepisami, dokonując wszystkich tych działań, które tutaj są potrzebne, tak jak dzisiejsze podpisanie umowy o wzajemnej pomocy w zwalczaniu najgroźniejszej przestępczości, że to zniesienie wiz dla Polaków i objęcie Polaków programem Visa Waiver będzie w niedługim czasie możliwe, a w każdym razie, że będzie możliwe przed końcem pierwszej kadencji pana prezydenta Donalda Trumpa. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you.